Cześć internauto, użytkowniku platformy youtube.com. Witam Cię na kanale społeczno-rozrywkowo-edukacyjnym Puchacz. W tym filmie odpowiadam na Twoje pytania. Pytania dotyczące w głównej mierze mojego spojrzenia na historię, to znaczy na tę historię, czy w ogóle wiedzę, którą nie dzielę się normalnie w trakcie moich materiałów, ale wiem, że część osób, i to nawet sporą, to interesuje. Well, first of all, it's fun. Średnia IQ osób na tym kanale w porównaniu do takiej średniej ogólnej jest 60 razy większa, więc my też dyskutujemy o wiedzy, o historii, o kulturze naszego kraju i ogólnie kulturze osobistej, międzynarodowej, kulturalnej. No i właśnie nad tym się będziemy zastanawiać, więc zaczynajmy. Fun. Pytacie o moją ulubioną epokę i mój ulubiony okres historyczny. Mógłbym, pewnie warto by było, żeby to rozwinąć, a nie tylko, żebym powiedział, że jest to antyk. A faktycznie jest to antyk i wynika to z faktu, że jest to epoka bardzo uniwersalna, to znaczy wszystko możemy faktycznie prześledzić do tego antyku. To bardzo często zdarzało mi się i pewnie części z Was również, że zachwycamy się jakimś przesłaniem, zachwycamy się jakąś wiedzą czy jakimiś przemyśleniami jakiegoś autora z XXI czy z XX wieku, a później okazuje się, że dokładnie to samo powiedział ktoś na przykład 3000 lat temu. No dobra, może nie 3, ale 2000 lat temu. Surprise, motherfucker! No i jest wtedy taka gula w gardle i czujemy się nieco zakłopotani. Nie, antyk serio dla mnie jest fajnym okresem i naprawdę, zwłaszcza jako młodszy użytkownik oczu, bardzo wiele czasu spędzałem czytając mity i to wiele mitów i z wielu różnych dziwnych światów i na przykład mieszałem sobie je ze sobą, no i to było spoko. Antyk, to jest moja odpowiedź. Pytacie też o mojego ulubionego króla w Polsce i osobno o ulubionego władcę w Polsce. Jeżeli chodzi o króla, to muszę tutaj powiedzieć o Kazimierzu Odnowicielu, czyli osobie, którą wiele osób przeskakuje i trochę ignoruje w naszej edukacji i to jest całkowicie spoko, ale jeżeli się zastanowimy, to to jest osoba, która jako pierwsza mogła przez swoje zaniechanie sprawić, że Polski już nie będzie, ale tego nie zrobiła i Polska istniała. No i jako władca był on naprawdę spoko i w sumie wiele filarów i fundamentów, za które później kolejni władcy będą zbierać i respekt i szacunek, no właśnie tak naprawdę to jest sprawka Kazimierza Odnowiciela. Chociaż w sumie sam przydomek Odnowiciel no już tutaj świadczy, że to jest kozak, to i tak za ten rozdźwięk pomiędzy tym, ile uwagi poświęca mu się tak normalnie na zajęciach versus to, ile dla naszego kraju zrobił, Odnowiciel tutaj musi trafić jako mój ulubiony władca. No właśnie nie władca, tylko król. Bo jeżeli chodzi o władców, to ja mam, że tak powiem, dość spory szacunek i jestem pod wrażeniem działalności Józefa Piłsudskiego i to pewnie w jakiś w wąskich kręgach, które na moim kanale zajmują, nie wiem, to jest jedna osoba, która może poczuć, że to jest kontrowersyjna opinia, także rozumiem to doskonale, no ale jeżeli chodzi o władców w Polsce, wydaje mi się, że Piłsudski dużo kombinował, dużo rzeźbił, reagował na to, co się dzieje i mimo, że większość jego tez nie jest takich, z którymi bym się zgadzał, to jakby podziwiam działanie, podziwiam charyzmę i jako władca wydaje mi się, że mogę tutaj ze spokojem powiedzieć, że właśnie on. W kwestiach takich stricte historycznych często pytacie też, czy będzie materiał o jakimś tam konkretnym czymś, na przykład czy będzie materiał o rozbiciu dzielnicowym, czy będzie materiał o II wojnie światowej, o I, VII, o różnych rzeczach właśnie związanych z historią w ten czy inny sposób. No i mogę na to odpowiedzieć tak ogólnie, że tak, te materiały będą, że kiedyś powstaną, bo moim celem i takim dość ambitnym założeniem, które sobie przyjmuję, to jest, żeby zrobić materiał o absolutnie wszystkim z każdej dziedziny naukowej na świecie. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Ale jeżeli chodzi o to, jak układam sobie, co idzie najpierw, co idzie później i to nad czym się skupiam obecnie, a nad czym się będę skupiać później, no to już jest jakiś tam mój wewnętrzny głos. Póki mogę korzystać z takiego przywileju, że układam te materiały w sposób mniej lub bardziej randomowy, no to sobie z tego korzystam. My, tak samo jak Wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Polecam Ci bardzo mocno serię Nie ma sensu, w której bardzo mocno chronologicznie idę od początku naszego istnienia w kulturze, aż do pewnie końca tego istnienia w kulturze, no i tam ta seria jest dość taka poukładana, jest powiązana pewnymi reżimami, także tam moja odpowiedź może być trochę bardziej konkretna. I to tyle, jeżeli chodzi o pytania historyczne. Ze wszystkich kategorii pytań, które na razie sobie tak roboczo wydzieliłem, tych pytań było najmniej i to jest w sumie spoko prognostyk. Dla mnie bardzo mi to schlebia, dlatego że czuję, że poza tym, że jestem przekaźnikiem wiedzy i ta relacja, że ja posiadam, jestem pewnym magazynem wiedzy i ją rozdaję, na przykład przekazuję dla Ciebie, faktycznie występuje, to poza tym ciekawi Ciebie też to, co ja robię, kim jestem, jak mi idzie, jak mi mija dzień i to jest mega spoko i bliskie mojemu sercu. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do mnie dotyczące kwestii historycznych albo lepiej właśnie dotyczących innych kwestii, to zadaj mi je śmiało. Ja na nie wszystkie albo nie wszystkie postaram się odpowiedzieć, pewnie nie na wszystkie. Na pewno nie na wszystkie, ale postaram się odpowiedzieć tak, żebyśmy stworzyli taki sobie dialog, w którym ja się produkuję przez na przykład 10, 15, czasem 5 minut, a Ty odpisujesz jedno zdanie na ten temat, że ja się w ogóle nie znam na niczym. I to jest mega spoko rozmowa i zależy mi na tym, żeby ją kontynuować. Także trzymaj się cieplutko, życzę Ci miłego poranka, miłego dnia, miłego popołudnia, wieczoru oraz nocy. Cześć! Rozważ i weź pod uwagę to, że możesz włączyć Instagram i dołączyć do mojego grona super instagramowiczów. No i jeżeli to zrobisz, to będziesz na bieżąco z moim Instagramem, co wydaje się być propozycją naprawdę atrakcyjną.